Trwa jeszcze konferencja przewodniczących Solidarności i Solidarności Rolników Indywidualnych, a w naszym studiu witamy przedstawiciela Solidarności Rolników Indywidualnych, pan Wojciech Włodarczyk, członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Myśmy oglądali to z panem Wojciechem na bieżąco, tą konferencję, jak wypowiadali się obaj przewodniczący. Dwa wątki, moim zdaniem, najistotniejsze z tych wypowiedzi można wychwycić. Pierwsza rzecz, jesteśmy razem. Tutaj szczególnie pan przewodniczący Duda mówił o tej pięści, jednej pięści, co brzmiało dość groźnie. Ale druga rzecz, główny wątek, jeśli chodzi o protesty, o problemy, które stoją przed nami i przed rolnikami, to jest Zielony Ład. Czy pan się z tą moją oceną tej komisji tak na szybko zgodzi? Jak najbardziej. Zielony Ład to nie jest tylko problem rolników, bo tak troszeczkę to się tak jakby zostało zawężone do sytuacji rolnictwa. Oczywiście bardzo mocno to uderza w rolnictwo, czego mamy świadomość. Dosłownie to jest zabójczy program dla polskiego rolnictwa i dla europejskiego rolnictwa, to widzimy. Ale również Zielony Ład to jest tak obszerny program, który uderzy w przedsiębiorców, przedsiębiorstwa i tutaj w różne sektory. Przede wszystkim w górnictwo. To tutaj brałem swego czasu w konferencjach organizowanych chociażby nawet w tym KOPie, jak to tam się nazywało, ten środowiskowy wielki program, czy taki panel dyskusyjny właśnie nad środowiskiem, gdzie to no, tłumaczono, w jaki sposób trzeba redukować górnictwo. Tak? No to tutaj już żeśmy z tym mieli do czynienia. No, profesor Jan Szysz stał za tym w ostatniej chwili, jakby był od tego troszeczkę odsunięty ze względu na punkty zapalne z Unią Europejską, co moim zdaniem było bardzo wielkim błędem, bo on to tak jednoznacznie na szali, to w sposób taki udowadniający, jak to mocno uderzy w środowisko, a biorąc pod uwagę polskie środowisko i u nas, jak wygląda ta sytuacja, zdrowe lasy, zdrowe rolnictwo, gdzie naprawdę my mamy zupełnie taki duży pochłaniacz dwutlenku węgla, że myśmy powinni jeszcze dostawać rekompensatę za to, a tutaj my płacimy takie kary, co było bardzo niesprawiedliwe i my doskonale o tym wiemy. I w tym momencie no, nie mogliśmy pozwolić całkowity sprzeciw, a do tego doszło ten import z Ukrainy. Panie Wojciechu, tutaj pojawiał się kilkakrotnie, zwłaszcza pan przewodniczący rolników, Solidarności Rolników Indywidualnych, kilkakrotnie mówił Zielony Ład do kosza, tak? Nie reforma, zmiana Zielonego Ładu, ale do kosza. Czy wydaje się panu, że to jest w ogóle możliwe na tym stopniu zaawansowania prac nad Zielonym Ładem w całej Unii Europejskiej? Ja uważam jedno, tak jak mamy prawo, bubel prawny, bo widzimy dzisiaj mamy anarchię prawa. Dlaczego? Bo to jest bubel, trzeba to zbudować od nowa. Ja nie wiem, czy od dekalogu zacząć, czy od czegoś, ale najmądrzej by było zacząć od dekalogu, żeby taki zdrowy rozsądek przemówił, tak samo ten Zielony Ład. To trzeba po prostu do kosza jednoznacznie i skupić się tylko nad tymi wątkami, gdzie to ma w ogóle sens. A natomiast te absurdy, to niby to jest takie coś, że daje ci jakiś prezent, ale z drugiej strony tak dostaniesz pałą, że padniesz, jakie nie? Są że z tego prezentu jest pańskim nic, nie? No, proszę pana, to już dałem przykład prosty. No krowa tyle gazu cieplarnianego wydaje, że po prostu ocieplenie klimatu jest. To już jest taki pierwszy absurd, przykład, gdzie może to każdy Polak zrozumieć. Drugie, no to teraz jest jedno. No jak patrzymy na każdego konsumenta? No przecież my musimy dotrzeć do każdego Polaka, co im się funduje, czym my będziemy żywieni. Jeżeli my pójdziemy w tym kierunku, w takie absurdy, a tutaj są dopuszczalne różnego rodzaju domieszki, no nawet forma domieszki plastików. No czasami spożywamy ser, gdzie w ogóle nie ma ani procenta sera w tym serze. No to po prostu czym my się żywimy? A resztę, no to próba skierowania strumienia pieniędzy na badania tylko w kierunku, żeby redukować po prostu gospodarstwa te rodzinne, że to ekonomicznie się zupełnie nie opłaca.
tam, gdzie się produkuje najwięcej zdrowej żywności, a żeby to skierować ten strumień na badania i po prostu, żeby pędzić to na antybiotykach, myślę, czy na sterydach. Myślę, że Zielony Ład nieraz jeszcze wróci w naszych rozmowach. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Pan Wojciech Włodarczyk z Solidarności Rolników Indywidualnych był naszym gościem. Kłaniam się. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu. Za chwilę najważniejsze informacje z kraju i ze świata przedstawi państwu Magdalena Bałkowiec.